Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz, radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Urodziłem się w 87, więc jeżeli chodzi o nostalgię lat dziecięcych, moje myśli zdecydowanie bardziej kierują się do kolorowych snów niż do pytania o to, gdzie się podziały tamte prywatki, ale swoje na temat PRL-u od rodziców miałem okazję usłyszeć. I okej, okay, każde pokolenie mówi o tym, jak to kiedyś było, teraz nie ma, już greccy filozofowie o tempora, o mores rzucali, ale okazuje się, że jest pewna sfera, w której rzeczywiście kiedyś to było, jeżeli chodzi o PRL. I chodzi o kontrakty budowlane, a konkretniej o wzór umowy, który w PRL-owskich latach funkcjonował i który pieszczotliwie nazywam w tym odcinku PRL-owskim Filikiem. Za mikrofonem Łukasz, Mrus, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Na biurku mam dokument zatytułowany bardzo dostojnie Zarządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych w sprawie ogólnych warunków umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej. Rzecz pochodzi z 6 lipca 77 roku. W telegraficznym skrócie, jeżeli chciano budować coś na rzecz publicznych podmiotów, to trzeba było sięgać po te ogólne warunki, które zostały tutaj wskazane. Takie quasi zamówienia publiczne, można powiedzieć, ale w odróżnieniu od zamówień publicznych dzisiejszych, ta rzecz ma już pierwszą rzucającą się na pierwsze oko na pierwszy rzut oka, zaletę, objętość. Bo jeżeli pracujesz nawet przy średniej inwestycji, to to, że kontrakt liczy kilkadziesiąt stron plus jest standardem. Jeżeli wchodzisz na większe tematy, no to trzycyfrowo trzeba liczyć się z papierem do przeczytania, jeżeli chciałbyś poznać całą treść kontraktu, pod którym podpis zamierzasz złożyć. A tutaj mamy pięć stron i w sumie jedna trzecia na szóstej. I jakoś się okazuje, że się dało budować na tym. Okej, okay, może ktoś powiedzieć, no ale w końcu PRL upadł, ale to chyba raczej nie dlatego, że na nie przepompowanych objętościowo warunkach ta nasza no nie nasza, przepraszam, wasza. Drodzy, starsi, ode mnie słuchacze, socjalistyczna rzeczywistość budowana była. Odnotowałem sobie takie co ciekawsze smaczki na temat tego, cóż można znaleźć w tym dokumencie, bo to, co mogę powiedzieć już na starcie, to to, że mimo tego, że najlepszej prasy, powiedzmy, Polska Republika Ludowa w takim historycznym odbiorze nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje, o tyle, gdybym przepisał ten wzór umowy na jakąś na współczesny font w Wordzie i podstawił jako projekt zaproponował do zawarcia. To byłaby to rzecz, która wykonawcy bardzo by się spodobała, w moim odczuciu. Bo w relacji do tego, co rynek oferuje na dzień dzisiejszy, Anno, domin, anno Domini 2023, ogromną zaletą tej formuły z lat 70. ubiegłego wieku jest jej wyważenie. Bo naprawdę, patrząc na dzisiejsze standardy, to jest wzór umowy, który ładnie łapie środek między interesami obu stron i zawiera naprawdę wiele rozwiązań na rzecz wykonawców, takich, na które szczerze mówiąc, patrząc na praktykę obrotu i negocjacji, w czasach nam obecnych raczej nie miałby co ten wykonawca liczyć. I zacznijmy od tego, co ciekawe, że był to model współpracy, te ogólne warunki, który nie był za bardzo ruchomy, strony nie za bardzo mogły wsadzać tam ręce. Na dobrą sprawę, do zmiany było tylko to, co było wprost wskazane w tych ogólnych warunkach jako do zmiany możliwe. A jeżeli strony się rozpędziły i wpisały coś, co się nie zgadza z tym, co w zarządzeniu pana ministra wyrażone zostało w tych ogólnych warunkach umów, wtedy nieważnym to było. No, i tutaj pewnie już pierwszy raz z uśmiechem myślą, z taką nostalgią osoby, które otwierają warunki szczególne, szczegółowe, w zależności od tego, jak kto sobie je nazwał, na kontraktach filikowskich i widzą, że to, co jest w warunkach ogólnych, zostało po prostu tak wywrócone, przemielone i poprzewracane, że jak głosi stare porzekadło na tej budowie, to z filika zostały tylko okładki. Ale porozmawiajmy o Konkretach, z rzeczy ciekawszych, które znaleźć można w tym dokumencie. Zacznijmy od dokumentacji projektowej. Tak, to przypomnę, jest umowa o roboty budowlane, więc nie jakieś PRL-ach. Do końca odcinka może opanuje sprawne wymawianie tego skrótu. PRL-owskie zaprojektuj i buduj to nie żółte okładki, ale postanowienia dotyczące dokumentacji projektowej. Znalazły się. Chociażby takie. Wykonawca sprawdza, czy zamawiający dostarczył dokumentację projektową w zakresie przewidzianym w umowie oraz czy dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Sprawdzenie to powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni. I zacznijmy od tego drugiego zdania. Mamy już wprost zastrzeżony deadline. Nie, nie krótki, przyznacie chyba. Na sprawdzenie, na weryfikację dokumentacji, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, tutaj bardzo jednoznacznie i wprost wskazano, jaki jest zakres badania tych papierów, i jeżeli chodzi o nurkowanie w papiery, to nie jest płytki, tak naprawdę. Ja mam sprawdzić, tak naprawdę, czy w ogóle te papiery, które miałem dostać, to dostałem. Czyli przekładając na dzisiejsze czasy, na spotkaniu jakimś tam przekazania, jeżeli. Widzę w kontrakcie wylistowany skład dokumentacji projektowej, to po prostu mam zobaczyć, czy na nośniku jakichś danych, czy klasycznie papierowo w segregatorkach, te wszystkie tomy, dokumenty, które opisane są, to one tam rzeczywiście zawarte zostały. I sprawdzić mam też kompletność, co też nie jest szczególnym wyzwaniem. Znowu, tutaj, na dobrą sprawę, wydaje mi się, że nawet. Nie ma tego nisko postrzeganego standardu, który mamy obecnie, bo przenosząc się na czasy współczesne, cóż wykonawca ma? W standardzie ma wpisywane mniej bądź bardziej rozbudowane obowiązki w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej. Od tych najbardziej ogólnikowych, czyli wykonawca oświadcza, że sprawdził, spoiler alert, nawet dzisiaj to nie oznacza, że ma obowiązek merytorycznego sprawdzenia, wnikliwego dokumentacji i wykrycia problemów, które wymagają posiadania wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania, wprowadzenia wyliczeń itd., itd., chociaż tak bywają rozumiane te postanowienia, albo właśnie mamy też praktykę pisania bardzo już restrykcyjnych postanowień, które wprost przewidują, że wykonawca to sprawdza nie tylko ze standardem wykonawcy robót budowlanych, ale także ze standardem projektanta w zakresie prawidłowości takiej projektowej tych działań, tak jakby projektantem był, a nie tylko wykonawcą. Na marginesie dzisiaj czytałem wyroki post na jego temat pisałem taki świeży z sądu apelacyjnego w Białymstoku, gdzie właśnie sąd bardzo fajnie wylistował tak praktycznie checklistę, czym nie jest ten obowiązek odpowiedzialności wykonawcy za błędy projektu. Wskazując wprost, że ten wątek, który powtarza się od lat, czyli jeżeli nawet zastrzeżony jest wymóg w umowie badania, dokumentacji ze starannością tą należytą, no to ta staranność wykonawcy to jest tak naprawdę nawet nie najbardziej staranny wykonawca budowlany, a przeciętny wykonawca robót budowlanych, i to wystarczy, żeby złapać swój. Zakres obowiązków i wcale tam nie ma w roli wykonawcy wpisanego obowiązku badania dokumentacji projektowej, jak jakiś projektant do kwadratu, czy jakiś korektor, albo sprawdzacz projektanta. Także tutaj, wracając na te PR, PRL-owskie, tym razem troszkę lepiej, czasy, jest lżej, bo na dobrą sprawę to sprawdzam, czy wszystkie papiery mi przekazano, czy one są kompletne. Tyle. Nawet nie ma tego badania bazowego, powiedzmy, ze standardem zwykłego wykonawcy. Raz jeszcze rzecz, na którą na pewno z uśmiechem popatrzyliby współcześni nam wykonawcy. Idźmy dalej. Teren budowy lub robót. Taki rozdział jest. Bo generalnie też rzeczą, którą nadmienię, ta umowa jest. Bardzo inżynierska, to jest chyba dobre sformułowanie. Nie ma naleciałości tych ogromnych czysto prawniczych niuansów, które, w które w, w, przez lata obrósł rynek i obrosły wszelkie inwestycje i papiery kontraktowe, które pozwalają ich na realizację, czy są podkładką pod ich realizację tutaj. Mamy takie na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o to, co znajdziecie w tej umowie, to by było tak, lecąc po tytułach rozdziałów. Najpierw są tam ogólniki, później troszkę na temat zawarcia umowy. Dokumentacja projektowa. Czwórka: teren budowy lub robót. Piątka: dostawa materiałów maszyn, urządzeń, konstrukcji. Szóstka: odbiory. Siódemka: rękojmia. Ósemka: wynagrodzenie. I. Dziewiątka kary umowne, odpowiedzialność odszkodowawcza, i dziesiątka zmiana i odstąpienie od umowy. I szczerze, w zupełności znowu. Jak widać, przez lata w zupełności wystarczyło, i widać, że bez jakichś tam niuansów i rozbudowania treści o wszystko też dało się, jakby na placu budowy przeżyć. Znowu wydaje mi się, że to jest rzecz, która spodobałaby się. Gronu inżynierskiemu. Troszkę też skoryguję przy okazji, bo przewracając kartki, zorientowałem się, że to jest nie 5 i troszkę strony, a 6 i troszkę strony, jeżeli chodzi o ten kontrakt. Także jest troszkę. Troszkę mocniej, troszkę bardziej objętościowo, ale nadal chyba się zgodzimy, że te sześci trochę to jest naprawdę niski wynik i to można się spodziewać dla jakiegoś zlecenia uproszczonego dla podwykonawcy, czy dalszego, dalszego, dalszego podwykonawcy, niż dla kontraktu budowlanego jako takiego. Ale okej, okay, wracamy do umowy. Z ciekawych czysto technicznych rzeczy sobie odznaczyłem, zamawiającego obciążają nakłady na budowę i konserwację następujących tymczasowych obiektów i urządzeń potrzebnych do wykonania budowy robót. Jedynka, drogi dojazdowe, bocznice kolejowe do oznaczonych punktów na terenie budowy robót wraz ze związanymi z tymi urządzeniami. I to jest taki drobiazg, ale ciekawy wydaje mi się w tym znaczeniu, że w dzisiejszej praktyce dostrzegam, Dążenie do przerzucania absolutnie wszystkiego, co przewidzieć się da, i nie przewidzieć także, że wykonawca to po prostu ma być absolutnie od wszystkiego. Inwestor, tak na dobrą sprawę, to ma za zadanie być, a jeżeli jest w dobrym nastroju i jest rzetelny, to ewentualnie odebrać i zapłacić. A tutaj mamy wprost wskazane, że nawet coś tam będziesz musiał zapewnić, jeżeli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą pracom, jakieś tam roboty tymczasowe. Wydało mi się to ciekawe. Skoczmy dalej. Już w materiały dostawy urządzenia, i ta umowa przewidywała domyślną partycypację zamawiającego w dość sporym zakresie w ciężarach budowy, tak to nazwijmy. Ponieważ, przechodząc do tekstu, cóż wskazywać trzeba w tych umowach? Wartość materiałów własnych wykonawcy, użytych do wykonania robót objętych umową, wycenionych według cen zakupu przyjętych w kosztorysie, do tego za chwilkę, bez kosztów transportu zewnętrznego, nie może przekraczać 25 tysięcy zł. Nie podejmuję się przeliczyć wartość siłę nabywczą pieniądza względem tego, co się tutaj wydarzyło. Nawet podjąłem taką próbę. Wpisałem w Google, czy znajdę jakiś tak w miarę rzetelny kalkulator oddający spadek siły nabywczej pieniądza na przestrzeni lat, bo jest już tutaj często powtarzająca się inna kwota 10 tysięcy złotych w tej umowie, ale jak wyskoczył mi wynik, że te 10 tysięcy złotych dzisiejsze to na dziś byłoby 2 złote i 4 grosze, no to wiele nam to chyba nie daje i raczej za 2 złote i 4 grosze to niewiele by się budowlanego zadziało, także przyjmijmy te po prostu kwoty. Co jest ciekawe, Mamy wprost zastrzeżony próg, tak naprawdę, ryzyka. Bo do czego to prowadzi? Do bariery ryzyka wykonawcy, do kapu jego ryzyka, jeżeli chodzi o materiały. No bo pomyślcie na dzisiejsze czasy, to przekładając, w jak lepszej sytuacji by byliby wykonawcy nasi współcześni, jeżeli chodzi o wzrost kosztów realizacji inwestycji obserwowany od kilkunastu co najmniej miesięcy. Gdyby się okazało, że oni mają dość, tak naprawdę, ograniczony zakres, w którym płacą za materiały, bo wtedy wszystkie te bolączki byłyby po stronie zamawiających. Tak, taki PRL-owski, o chyba na razie najlepiej, zamawiający musiał liczyć się z tym, że to on w znaczącym zakresie materiały będzie dostarczał, no, on będzie ponosił ich koszt, on będzie też brał na barki ryzyko związane z ich, Przyjmowaniem. No. Dzisiaj też wielu wykonawców chroniąc się, próbując się chronić przed tymi obciążeniami kosztowymi, przez ich wzrostem, jeżeli chodzi o materiały, chociażby próbuje, negocjuje. Ten udział zamawiającego w materiałach nawet stuprocentowy. I o ile jakieś tam MŚP na rynku prywatnym, na przykład, to jest jeszcze opcja przepychania tego, no wiadomym jest, że generalni wykonawcy, i to niezależnie od czy to jest gałązka prywatnego budownictwa, czy gałązka publicznych zamówień, no i tak liczyć na to nie mogą. Więc znowu rozwiązanie, które sądzę, że z ogromnym, szerokim rozpostarciem ramion przyjęliby nam współcześni wykonawcy. Odbiory. Co ciekawe, znowu inżyniersko, wydaje mi się, że mamy tutaj o tyle dobrze, że mamy naprawdę obszerną regulację. Tak, z jedna cała strona z tych sześciu i trochę to są zasady odbiorów. A jak zwrócimy uwagę na dzisiejsze regulacje, no to jak otworzycie kodeks cywilny na umowie o roboty budowlane, przejrzycie 647 i następne. No to za bardzo tam nie znajdziecie wyjaśnienia. Tak na dobrą sprawę, jedynie w jednym przepisie będzie wskazanie, że te roboty odebrać trzeba, w tym fundamentalnym 647, wskazującym, na czym te prace w ogóle i umowa o roboty budowlane polega. A tutaj mamy całą, całą procedurę. Tak może historycznie dorzucę troszkę, że. Sporo problemów z obecną regulacją umowy o roboty budowlane wynika właśnie z tego, że kiedy te ogólne warunki były znoszone wraz ze zniesieniem socjalizmu stosowanego u nas, był ten plus, że nie wszystko musiało być w przepisach kodeksu cywilnego, ponieważ właśnie były te ogólne warunki, które były stosowane i te niuanse techniczne, powiedzmy, takie, taka codzienność placu budowy była w nich uregulowana. No ale zniknęły ogólne warunki, a treści z nich wynikające nie zostały nigdzie przeniesione, jeżeli chodzi o okładki kodeksu cywilnego. No i kiedyś te odbiory były, teraz nie ma. Kolejne kiedyś to było, teraz to nie ma. Ale co jest ciekawego z odbiorów? Mamy tak: zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia ilości i zgodności z umową wykonanych robót w razie mającej nastąpić dłuższej przerwy w wykonywaniu robót. W ogóle, sam fakt, zauważ, jak wiele obowiązków zamawiającego jest przewidywanych, gdzie dzisiejsza praktyka pokazuje, że jeżeli chodzi o katalog obowiązków wykonawcy, no to on puchnie tak z inwestycji na inwestycje iteracyjnie, jak przyjdzie komuś do głowy, że coś tam jeszcze wprost warto wpisać i brakuje tak naprawdę alfabetu, jeżeli wyliczamy to wszystko od liter w umowie, żeby wszystko wymienić. No, i dla równowagi są jakieś tam cztery czy trzy rzeczy po stronie zamawiającego, że udostępnić front robót, że odebrać, że zapłacić, kropka. Tutaj mamy wprost przewidziane, że jeżeli mamy dłuższą przerwę w wykonywaniu robót, no to odbieramy. Też in plus, no bo wtedy wiadomo, że coś tam sprawdzimy, jak wyglądało i tak dalej. Jeżeli się wykrzaczy w międzyczasie, w czasie tej przerwy, no to cóż, na czas odbioru wykrzaczonym nie było, to znaczy, że wydarzyło się coś, Niedobrego z pracami nie wtedy, kiedy ja je wykonywałem jako wykonawca, to nie jest tam jakaś wada, nie powinna mnie obciążać. Idąc dalej. Zapraszam Cię na letni cykl szkoleń Akademia Kontraktów Budowlanych. Przygotowałem cztery szkolenia dedykowane konkretnym problemom, z którymi borykają się firmy budowlane. Omówię w ich trakcie wątki z perspektywy praktyki kontraktowania. Placu budowy i sali rozpraw. Rozkład jazdy wygląda następująco: 17 lipca roboty dodatkowe w zamówieniach publicznych, 24 lipca kary umowne w budownictwie, 31 lipca spory o odbiór robót budowlanych, 7 sierpnia odstąpienie od umowy o roboty budowlane. Szczegółowe agendy szkoleń oraz cennik znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik akademia albo pisząc maila na szkolenia małpa Raz jeszcze: prawniknabudowie.com ukośnik akademia albo mail na szkolenia małpa Mam nadzieję, że do zobaczenia online. Datę gotowości do odbioru określonego w umowie przedmiotu ustala wykonawca. Tak, ustala wykonawca datę odbioru. Zawiadamiając o tym zamawiającego co najmniej na 10 dni przed tą datą, i idąc dalej, zamawiający jest obowiązany zawiadomić wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru i dokonać odbioru w ciągu 5 dni, licząc od daty gotowości do odbioru. Rzeczy, które warto wpisywać w umowie i dzisiaj, i to szczerze mówiąc, z perspektywy obu stron, czyli w jakim terminie przystąpimy do odbioru i w jakim terminie ten odbiór zostanie zrealizowany. Jeżeli tego, nie zabrak jeżeli tego zabraknie, wykonawca tak naprawdę problemu nie będzie miał. Nie to, że będzie tutaj zupełna dowolność zamawiającego, ponieważ on będzie musiał działać niezwłocznie. I właśnie dlatego mówię, że w intencji obu stron jest. Wpisanie takich sztywnych terminów, no bo wtedy nie ma przynajmniej bólu głowy o to, co to niezwłocznie znaczy i wiadomo, w jakim terminie trzeba działać, żeby jedna i druga strona na siebie się nie boczyły i nie zarzucały sobie niewłaściwej realizacji kontraktu. Ale znowu, mnie jako prawnika pracującego w 2023 to bije w oczy. Może osoba, która podpisywała dziesiątki tych umów w latach 80., pracując powiedzmy, stwierdziłaby, że no ale. Nad czym tu się rozwodzić, nad czym w tym radiu waszym XXI wiecznym opowiadać, no, nad tym, że mamy po raz kolejny moc sprawczą wykonawcy, czyli coś, co w praktyce kontraktowej z definicji jest ucinane. Wszystko ma być w ocenie, w gestii, w decyzji zamawiającego i absolutnie ten wykonawca to ma robić, a nie decydować. A tutaj proszę, jednak można było. Czyli ten nasz wykonawca będzie wskazywał, kiedy gotowy do odbioru jest, kiedy gotowość do odbioru osiąg osiągnie. I rzecz kolejna. Z przeprowadzonych prób należy pisać protokół. W razie nieobecności zamawiającego sporządza się protokół jednostronny. Nieźle co nie. Publiczny wzór umowy. Z publicznym inwestorem wydającym publiczne pieniądze, no i tutaj takie rzeczy, że będzie mu wykonawca jednostronny protokół odbioru sporządzał. Jeżeli chodzi o rynek zamówień publicznych, to nie ma nawet chyba co próbować wciskać to jakoś w procedurze wyjaśnień, specyfikacji, jako dodanie do umowy, że to może wpiszemy, że jednostronnie. Na rynku prywatnym jest to mocno negocjowane regularnie, ale szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, czy musi, czy być powinno, czy może inaczej. Mnie to zupełnie nie jest potrzebne, bo mocno konfliktowe jest przy negocjacjach, a naprawdę tak ten efekt, któremu, na którym wykonawcy zależy przez wpisanie tego rozwiązania, on ma nawet bez niego bezpośrednio na przepisach prawa, na tym, jak sądy wykładają ich rozumienie. W telegraficznym skrócie, co by się nie zadziało, jeżeli bezpodstawnie inwestor odmawia mi odbioru to ja jak najbardziej będę miał prawo dochodzić wynagrodzenia za swoje roboty, kiedy ono stanie się wymagalne w takim terminie, w jakim stałoby się, gdyby inwestor działał zgodnie z umową, czyli odbierał czy to w tych umownych terminach, czy jeżeli ich nie ma, odbierałby niezwłocznie po zgłoszeniu. Ale znowu plusik, że w ogóle ktoś miał refleksję, że w umowie, no z idei inwestorskiej, no bo to przecież organa władzy publicznej piszą umowy do wykonywania inwestycji na rzecz podmiotów publicznych. wpisuje się mimo wszystko, że wykonawca ma prawo do jednostronnego odbioru. Także, że nie może być tym chłopkiem takim roztropkiem kmieciem przychodzącym do, do pana dziedzica, tylko jest partnerem, któremu jeżeli się uchybia odbioru, czyli tego podstawowego obowiązku zamawiającego, to on może tego zamawiającego troszkę. Skorygować i przyjąć sam robotę. I jeżeli chodzi o to właśnie myślenie o tym, że obie strony mają obowiązki, ten cały taki wydźwięk, czy też stosując młodzieżowe słowo vibe, moja żona ostatnio była na koncercie Beyoncé, więc ona złapała trochę młodzieżowych naleciałości, jako młodzieżowa koncertowa dziewczyna, i ja mogę się nimi też podzielić. Strony są obowiązane przygotować się do sprawnego odbioru i dokonać go z należytą starannością. Znowu, dzisiaj można to też wyinterpretować z takich ogólnych przepisów kodeksu cywilnego co do obowiązków współdziałania stron przy realizacji umowy, ale raz jeszcze, moja perspektywa XXI wieczna, trzeciej już dekady XXI wieku biegnącej, jest taka, że bije mnie to po oczach, kiedy widzę coś takiego. Bo dzisiaj nie zakładam, że zobaczyłbym w tym wydaniu, że strony są obowiązane. To, co bym pewnie zobaczył, to, że wykonawca zobowiązany jest przygotować się do sprawnego odbioru i współdziałać w nim z inwestorem z należytą starannością. Ok, jeszcze wróćmy do tych odbiorów jednostronnych, bo one dalej też są rozwijane. W paragrafie 40. Jeżeli zamawiający nie dokona odbioru w terminie ustalonym, Wykonawca może ustalić komisyjnie w protokole, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zawiadamiając o tym zamawiającego. Czyli nawet nie to, że ja mimo braku odbioru pieniędzy dochodzić będę, ale ja wręcz ci jednostronnie, jako wykonawca, drogi zamawiający, powiem, że wszystko jest pięknie, wszystko jest wykonane zgodnie z umową, w związku z tym płać mi. Znowu, jeżeli dzisiaj na przykład skopiowałbym ten paragraf, wrzucił w treść zapytania do specyfikacji z myślą, że zamawiający publiczny wprowadzi mi to do umowy, bo tak lekko mu sugeruje, żeby zrobić, trzy słowa byłyby. Zamawiający nie wyraża zgody. Cztery. Nie, nie jestem najlepszy z matematyki. Na tych czterech słowach by się to rozstrzygnęło. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości. Zresztą z inwestorem prywatnym też byłby tutaj dwa słowa. Tu już mam policzone lepiej: brak zgody. Taki komentarz w Wordzie by się pojawił, gdybym wymieniał się w Outlooku kolejnym mailem z propozycjami zmian do umowy. A tu, raz jeszcze: publiczny kontrakt, publiczne reguły można było jakoś tak. No i na koniec, kończąc te ciekawostki odbiorowe. Zamawiający, który dopuścił się w zwłoki w dokonaniu odbioru, jest obowiązany zwrócić wykonawcy koszty zabezpieczenia, strzeżenia i konserwacji przedmiotu odbioru oraz zapłacić karę umowną. Do kar za chwilkę przejdziemy. I znowu można stwierdzić, że no po prostu buzia się otwiera szeroko, także ciężko do tego mikrofonu mówić. No bo okazuje się, że. Nie tylko przewidujemy tutaj roszczenia, wszelakie koszty zabezpieczenia po stronie zamawiającego, ale także wprost wykonawca chroniony jest zastrzeżeniem, że pieniądze do niego mają wrócić. I okej, okay, w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy nienależyte wykonanie obowiązku odbioru, zwłokę w jego wykonaniu, no to roszczenia z tego tytułu wykonawca konstruować może. One oczywiście spotkają się z odmową uznania ze strony zamawiającego. I biorąc pod uwagę ich skalę, wykonawcy pewnie nie będzie się opłacało ruszać na 6-8 lat na wokandy sądowe, żeby tych pieniędzy dochodzić. Ale tutaj, znowu ten duży plus, jest wskazane bardzo wprost, bardzo jednoznacznie rozwiązanie premiujące wykonawcę, czy może nie premiujące, to złe słowo, ale kompensujące mu po prostu niewłaściwe zachowanie drugiej strony. Zwykła uczciwość okazuje się, że w PRL-u wpisywana była. Drogi PRL-u. Rękojmia. No bo o tej legendarnej byle jakości PRL-owskiej jeszcze dwa razy rzucę i będę mówił płynnie. Legendy krążą w filmach różnorakich, czterdziestolatkach itd., więc mamy zastrzeżenia takie, chociażby z ciekawszych rzeczy, które sobie zanotowałem. Jeżeli wady przedmiotu umowy, umowy stwierdzone przy odbiorze dadzą się usunąć, zamawiający może, i pierwsza jego możliwość, odmówić przyjęcia robót do czasu usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu. Czyli nic innego jak zakaz odbiorów bezusterkowych. Patrzcie Państwo jaki progresywny ten PRL. I okej, okay. w dzisiejszych czasach ten zakaz wymogu bezusterkowości i myśl o tym, że odmowę odbioru uzasadniają tylko wady istotne jest już tak ugruntowana jak użycie cegieł w trakcie budowy, więc nie ma tutaj specjalnej nowości. Ale na dwie rzeczy chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Po pierwsze... Zdziwić byś się mógł, mogła, jak często nadal w umowach, szczególnie tych niższego stopnia, mówiąc niższego stopnia mam na myśli jakieś mniejsze projekty, mniejsze podmioty ze słabszym know-how, ten bezusterkowość nadal się pojawia, ba nawet w zamówieniach publicznych i jeżeli w zamówieniach publicznych nie zastrzeże się w wyjaśnieniach, do specyfikacji, że słuchajcie, to nie bardzo zgodne z prawem jest, drogi zamawiający, to, że to bezusterkowość tu wpisujecie. No to okej, okay, jak się zastrzeżę, to oddam sprawiedliwość. Nie spotkałem się jeszcze, żeby akurat ten wątek po wytknięciu zamawiającemu on dalej chciał utrzymywać. Chociaż no irytuje, że o rzeczach oczywistych trzeba pisać i tak nie dać się złapać na nie. Bo jeżeli chodzi o ten nie dać się złapać, to znowu, czy to rynek publiczny, czy to prywatny. Obserwację mam jednoznaczną. Jeżeli coś już jest wpisane w umowie, to niezależnie od tego, jak tempę jest, bo tępym rozwiązaniem jest wpisywanie tego bezusterkowego odbioru, i jeszcze tempy, bardziej tempym stanowiskiem jest bronienie go. Szczególnie jeżeli to jest w wydaniu jakiegoś profesjonalnego pełnomocnika. Wiecie o kim mówię. W takim razie, jeżeli jest jednoznaczny zakaz tego, tak jak tutaj, no to mamy zdecydowanie. Krok in plus, a dodam do tego, że ten, ta jednoznaczność, to ugruntowanie tego poglądu o zakazach odbiorów bezusterkowych, to też nie jest coś, co pojawiło się w roku 91. To też sądy musiały na przestrzeni lat sobie wypracować. A tutaj nie musiały, powiedzmy w tym okresie, bo wypracowane już miały. Przypomnę, zakaz był wsadzania łap w te ogólne warunki, w zakresie innym niż wskazany wprost w przepisach, tutaj w tych paragrafach, wskazujących, gdzie łapy te wskazać można. Co do tego łap nie było można wsadzać, więc z góry było założone, że nie odbieramy tylko przy wadach istotnych, czy jak tutaj nazwano, przy wadach uniemożliwiających użytkowanie obiektu. Wszystko inne leci do odbioru. I rzecz bardzo ciekawa, mocno praktyczna. Zabezpieczenie, bo było przewidziane wprost, te rękojmiane. Przewidziane w taki sposób. Na zabezpieczenie kosztów usuwania VAT z tytułu rękojmi ujawnionych przy odbiorze i w pierwszym roku rękojmi, zamawiający zatrzymuje kaucję w wysokości 3% wynagrodzenia wykonawcy. Idąc dalej, zamawiający nie zatrzymuje kaucji, jeżeli wynagrodzenie wykonawcy nie przekracza 10 tysięcy zł. I idąc jeszcze dalej. Kaucję zatrzymuje się na okres 6 miesięcy, gdy przedmiotem umowy było wykonanie remontu budowlanego lub instalacyjnego, 12 miesięcy w pozostałych przypadkach. Jeżeli w okresach tych wyżej nie ujawniono wad wykonywanych robót budowlanych, zamawiający jest obowiązany zwrócić wykonawcy kaucję w ciągu 10 dni po upływie tych okresów. No i dobra, rozpakowujemy bo bardzo ciekawy wątek i to na wielu płaszczyznach. Zacznijmy od tej liczbowej, 3%. Zabezpieczenie niskie. Teraz oddam znowu sprawiedliwość, zgodne z praktyką współczesną, można powiedzieć, no bo przyjmuje się w teorii na nowym PZP już te zabezpieczenia tak 10% to są troszkę passe, w praktyce bywa z tym różnie, niemniej ta Praktyka też na rynku prywatnym obserwowalna, czyli 10%, z czego 3% jest zatrzymywane później na okres gwarancji jakości, to może jakiś tutaj praprzyczynę swoją miała, bo te 3% tutaj też było wskazane, ale coś na co bardzo chcę zwrócić uwagę. Ogromna różnica między praktyką ówczesną a dzisiejszą to jest zabezpieczenie kosztów usuwania VAT ujawnionych przy odbiorze i w pierwszym roku rękojmi. Czyli to zabezpieczenie nie jest tak, jak mamy niekiedy teraz dekadowe czy sześcioletnie rękojmi gwarancji jakości. To nie wisi przez tyle lat, tylko wisi przez rok. Wydaje mi się, że intuicyjnie wszyscy czujemy skąd to się bierze. Jeżeli ma się coś wykrzaczyć, to wykrzaczy się już na starcie. Jeżeli się nie wykrzaczyło... To znaczy, że najpewniej nic się nie stanie, więc nie ma po, nie ma po co pieniądza mrozić wykonawcy. Hehe, <laughs> mróz mrozić. Także tu taka zdroworozsądkowa różnica dużej skali. Według mnie, bo ekonomicznie naprawdę, no, gospodarka centralnie sterowana okazuje się, że biznesowo potrafili lepiej myśleć niż e, współcześnie. Czyli te garnitury takie obszerne miały przewagę nad dzisiejszymi garniturami Supersteam. Dodatek, dla mniejszych tych umów do 10 tysięcy złotych, przypomnę, próbowałem to przyliczać jakimś kalkulatorem online, wyszło mi 2 złote i 4 grosze na dzisiejsze pieniądze, więc nie jest to chyba dobry kierunek rozważań, ale sama idea, że dla mniejszych umów w ogóle jest zakaz przyjmowania tych zatrzymań. Mniejsze umowy, mniejsze podmioty, większa płynność, sens ma. I też to, co jest ważne, to kaucja zatrzymuje się domyślnie 12 miesięcy, przy mniejszych tematach 6 miesięcy. I co jest ważne, sama rękojmia przy budynkach 3 lata, a taka generalna zasada to rok. Czyli znowu kaucją nie jest zabezpieczany cały okres gwarancji i rękojmi. Dlaczego? No znowu te, które to wyjaśnienie, które mnie intuicyjnie przychodzi na myśl, to pomysł taki, że no wy, jeżeli się ma wykrzaczyć, wykrzaczy się od razu, jeżeli nie, no to nie trzymajmy pieniądza. No i ta ostatnia rzecz, czyli po okresie tego zabezpieczenia, jeżeli nie ujawniono wad, to zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy w ciągu 10 dni po upływie tych okresów. Czyli nie ma tutaj obowiązku pilnowania przez wykonawcę, kiedy on miał tą budowę 10 lat temu, bo przecież przydałoby się teraz zwrócić mu to zabezpieczenie. Czy czajenie się tutaj szczególnie rynek prywatny? Zastrzeganie, że tylko i wyłącznie po pisemnym wezwaniu, złożonym w odpowiednim miejscu i odpowiedniej formie, i tak dalej, i tak dalej, będzie to zwracane. Wtedy wykonawco, czy podwykonawca możesz pieniądze dostać? Nie, nie. Inwestorze, ty masz, to pilno, masz tego dopilnować i te pieniądze masz oddać na, właściwie no niezwłocznie po zakończeniu, bo 10 dni masz na wypłatę. Znowu rzecz prowykonawcza, której dzisiaj nawet nie proponowałbym pewnie do, do przepychania, no bo i wszyscy się przyzwyczaili do tego, że swoje te inwestycje trzeba pilotować, kiedy co było zrobione i wtedy zgłaszać się po zwrot pieniędzy. W prl nie trzeba było pilnować tego miał inwestor i sam z automatu zwracać kasa czyli rozdział 8 wynagrodzenie i rozliczenia i to jest rzecz z absolutnego top 3 z pewnością wydaje mi się że na pierwszym miejscu chyba postawiłbym tą odrębność którą wyłapać można w tych ogólnych warunkach względem naszej codzienności. Wynagrodzenie wykonawcy określa się w formie uzgodnionych cen jednostkowych, kosztorysu umownego, oferty i obmiaru wykonanych robót na podstawie przepisów w sprawie ustalenia cen obiektów oraz robót budowlanych obowiązujących w stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej. Koniec. A, ale, a, a gdzie ryczałt? Nie ma. Nie było rozliczenia ryczałtowego w tych ogólnych warunkach. Jedyną formułą operowaną co do rozliczenia było wynagrodzenie kosztorysowe. Przypominam, nie można było wsadzać rąk w te ogólne warunki. One wiązały strony: Czytaj: Nie mogliście umówić się na żadne ryczałty czy inne hybrydy. Kosztorys, koniec i kropka. Wdech muszę wziąć, żeby to wszystko rozpakować, bo naprawdę, mentalnie różnica ogromna. No bo żyjemy w czasach absolutnej dominacji tego rozliczenia ryczałtowego, trzyma się go sektor inwestorski, jak magnes po prostu drugiego magnesu o odpowiednich biegunach. W żaden sposób puścić nie chce, bo to jest konieczne, to jest niezbędne. A okazuje się, że się dało znowu no, można. Można było przynajmniej. Czy zmieniło się coś na tyle, żeby teraz nie można było? Śmiem polemizować. I taka ciekawostka jeszcze do dorzucenia, bo był też taki dodatek zapełnienia funkcji generalnego wykonawcy. To współdzielnie rzemieślnicze mogły coś takiego dostać. Lecąc dalej, Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia z tytułu kosztów dodatkowych, które nie zostały uwzględnione w uzgodnionym wynagrodzeniu, a powstały z przyczyn zależnych od zamawiającego. I znowu, ok, to nie jest jakieś burzące, tabu, i tak dalej, no bo i dziś, jeżeli mamy przyłapanie zamawiającego na nienależytym wykonaniu umowy, jakieś niewłaściwe realizacje jego obowiązków, które. Skutkują dodatkowymi kosztami, to wykonawca pieniędzy z tego tytułu może dochodzić. Ale jeżeli chodzi o postanowienia umowne w tym zakresie, co można spotkać, to raczej wszelkie możliwe fikołki, salta i gimnastyka, yoga, nad tym, żeby wszystkie możliwe do wymyślenia roszczenia wykonawcy uciąć, żeby po prostu się nie zgłaszał po te pieniądze i żeby było wiadomo, że nic ponad złotówki umówione nie dostanie. A tutaj znowu odwrotnie, wprost przewidziane, że te roszczenia jak najbardziej są i jak najbardziej dochodzone być mogą. Podsumowując, no dla mnie olbrzymia różnica jakościowa. Czyli sam fakt, że współpracujemy kosztorysowo, a ryczałt to nie jest coś, co chcemy widzieć w tej formule. Nie chcemy widzieć tego na placu budowy. Kary umowne, czyli coś, co znamy, lubimy, doskonale znamy i dziś. Pierwsza rzecz, która by Cię zdziwiła, to, że liczba mnoga kary umowne, w tym przypadku nie oznacza mnogości kar przewidzianych na rzecz zamawiającego do wypłaty przez wykonawcę, ale to, że kary są mnogie bo zarówno po stronie wykonawcy, jak i po stronie zamawiającego. I co ciekawe, po stronie wykonawcy jest nawet jedna więcej niż po stronie zamawiającego. Czyli wykonawca ma na swoją rzecz więcej kar zastrzeżonych niż zamawiający. Jeżeli chodzi o same te kary, to taka dość klasyka. Z perspektywy tego, co płaci wykonawca, no to zwłoka w oddaniu określonych w umowie robót budowlanych. Zobaczcie Państwo. W w wiedzieli, żeby karać za zwłokę, a w czasach nam współczesnych dopiero nowe PZP musiało się pojawić, żeby przewidziano, że słuchajcie, zamawiający zwłokę musicie wpisywać. No, tak, historia kołem się toczy. Z fortuną razem. Inna ciekawa rzecz to były drabinkowe te kary. Za każdy dzień zwłoki na starcie była 0,2% wynagrodzenia, jeżeli ta zwłoka trwa dłużej niż 20 dni. A powyżej wskakiwało na te dziś praktykowane 0,5% wynagrodzenia. Podobnie mechanizm przy zwłoce w usuwaniu wad, odstąpienie z kolei 20%. No, coś gdzie dzisiaj można by szukać lepszej proporcjonalności tych kar, no to byłoby chociażby odniesienie ich przy odstąpieniu do niewykonanych robót, bo tu mamy całość kontraktu, czy przy wadach do wadliwych elementów. Rzecz taka mniej typowa, jeżeli chodzi o kary, no to jest 1000 zł za sam fakt zgłoszenia do odbioru robót z wadami, jeżeli uzasadniały odmowę odbioru. To, to chyba taki ryczałt za spotkanie komisji odbiorowej. No i kara podwykonawcza, powiedzmy, bez zgody zamawiającego powierzenie wykonania robót objętych umową innej osobie. To 20% wynagrodzenia tego, nie, te wykonawcy głównego jakby. A teraz przejdźmy na drugą stronę ogródka, na drugą stronę siatki. Za co płacił zamawiający wykonawcy w tych PRL-owskich czasach? Płacił przede wszystkim za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz usunięciu wad tej dokumentacji. Czyli znowu nacisk taki równomierny, bo o ile dzisiaj to możemy poczytać o tym, że stwierdzić, zbadać, zweryfikować, wykryć wady dokumentacji wykonawca musi, to tutaj możemy przeczytać. Że to usuwać wady dokumentacji ma zamawiający, a jak się z tym opóźni, to płacić ma. Ile? Identyczna sytuacja, jak przy tych wykonawczych karach, czyli 0,2% na starcie przez pierwsze 20 dni, a powyżej 0,5%. Jest jeszcze przekazanie terenu budowy lub uniemożliwienie rozpoczęcia wykonania robót. Ta sama zasada zwłoka w dostarczeniu. Na budowę materiałów, konstrukcji maszyn, urządzeń, i chyba najciekawsza z nich wszystkich, bo to będą te trzy najczęstsze problemy, które pojawiają się też dzisiaj, jeżeli chodzi o, o karanie, czyli blokowanie, powiedzmy, możliwości prowadzenia robót. Ale jest w ogóle dodatkowa kara za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budowlanych, wywołanej przyczynami innymi niż zwłoka ta wcześniejsza, czyli jakakolwiek. Blokada zawiniona przez inwestora równa się kara umowna. Też na tych samych zasadach do 20 dni 0,2 powyżej 0,5. Tutaj do tego był jeszcze potrzebny wpis w dzienniku budowy, żeby było pewnie i stabilnie, ale sama konstrukcja no, czapki z głów na dzisiejsze realia, czyli przewidzenie sobie, że mam karę za każdą postać uniemożliwienia mi prowadzenia robót. Do tego piąteczka dochodzi zwłoka w przeprowadzeniu odbioru, 2000 za każde rozpoczęte 10 dni zwłoki i odstąpienie na tych samych zasadach jakie przysługują zamawiającemu, czyli 20% wynagrodzenia. I akurat jeżeli chodzi o kary, to strony mogły wsadzać w nie ręce, ale jest określone jak mogły wsadzać. Mianowicie strony mogą ustalić w umowie kary w wyższej wysokości, a także przewidzieć kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych obowiązków. I tutaj zwróć uwagę, nie odbierze się wykonawcy żadnej z kar przewidzianych na jego rzecz. Ok, zamawiający może sobie rozbudować katalog swoich kar, ale nie będzie tak, że strony ustaliły i swoboda umów stwierdziła, że katalog pięciu kar zamawiającego rozbudowujemy do 45, katalog sześciu kar na rzecz wykonawcy wykreślamy, no, bo jest swoboda umów, zamawiający może dbać o swoje interesy, a jak nie akceptujesz tych warunków współpracy, to nie trzeba podpisywać umowy, drogi wykonawco. Nie, możecie pójść w górę, jeżeli chodzi o stawki, możecie dodać jakieś kary, ale ten pakiet minimum jedna i druga strona będzie miała. I z ciekawostek takich, zamawiający jest obowiązany dochodzić kar. Zamawiający może nie dochodzić kary umownej niższej niż 1000 zł, a także w uzasadnionych przypadkach nadwyżki kar ponad 30% wynagrodzenia, z wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad. Takie ciekawe, bardzo kazuistyczne rozwiązanie, czy jak sobie radzić. Taka niegdysiejsza dyscyplina finansów publicznych można powiedzieć, bo i dzisiaj zamawiający i słusznie zresztą twierdzą, że jeżeli podstawy do naliczenia kar są, to generalnie dochodzić ich wypada. Ale są też pewne takie wskazówki, kiedy można łagodniej podejść do tematu i takie całkiem zdroworozsądkowe. To w ogóle te zastrzeżenie, że w uzasadnionych wypadkach nie będzie się dochodziło nadwyżki kar ponad 30% wynagrodzenia. To jest taka troszkę refleksja pokazująca, że było z tyłu głowy, że słuchajcie, no jak jedną trzecią hajsu komuś kasujemy, to jest sporo. To porozmawiajmy o tym, czy na pewno trzeba, czy warto. Znowu z mojej perspektywy in plus. I zakończmy tą wycieczkę na zmianach i odstąpieniach od umowy. Zakończymy na tym, bo zwyczajowo już w dzisiejszej praktyce to później jest jeszcze klauzula RODO, pewnie adresy do korespondencji, mailowe, postanowienia końcowe, obligatoryjnie rzecz jasna, inne jakieś te rzeczy, a tutaj zmiana, odstąpienie i koniec. Co tutaj widzę ciekawego? Jeżeli strony nie umówią się inaczej, wykonawca może uzależnić wykonanie robót dodatkowych, od przedłużenia terminu oddania wykonanego przedmiotu umowy, jeżeli jego wynagrodzenie miałoby ulec zwiększeniu o więcej niż 5% ustalonego w umowie wynagrodzenia. Znowu, po pierwsze, kolejna rzecz na rzecz wykonawcy, których jest tutaj niepokojąco dużo z perspektywy inwestora publicznego. I takie domyślne, już tu niesztywne, ale mimo wszystko domyślne ustawienie, bo zmienione być może, wskazujące, że jeżeli Mam pulę robót dodatkowych przekraczających 5% całości do realizacji zakładanej, no to już wtedy porozmawiajmy o terminie. No bo w dzisiejszych czasach, znowu z praktyki własnych rozmów, mogę powiedzieć, że rozmawiamy, rozmawiamy i no niestety, tak, zgadzamy się w łasce swojej, Zamawiającego, wyrazimy zgodę na zakontraktowanie robót dodatkowych, ale nie ma opcji na przedłużenie terminu, bo nam się kończy czas na rozliczenie inwestycji, więc wciskajcie to po prostu, żeby było zrobione. No i często, oddając sprawiedliwość zamawiającym, to wykonawcy tak przesadnie optymistycznie, czy jakoś to będzie, bo zadeklarowano nam, że jakoś się dogadamy co do kar umownych, biorą te roboty, chociaż mają świadomość, że one czasowo się nie mogą udać, bo jest zbyt duży ich wolumen. W porównaniu z kalendarzem, który został do realizacji. No w każdym razie takie rozwiązanie też chętnie widziałbym w umowie. Pewnie chętniej widziałbym je bardziej restrykcyjne jako niedoruszenia i można myśleć o tych procentach, ile kwot będzie, ile procent wartości wynagrodzenia będzie uzasadniało wydłużenie terminu, ale sam pomysł bardzo fajny. Idąc dalej, wykonawca może albo. Wyznaczyć zamawiającemu dodatkowy termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy albo zażądać od zamawiającego odpowiedniego przedłużenia terminu oddania przedmiotu umowy, co nie pozbawia wykonawcy uprawnienia do dochodzenia kar umownych. To jest rozwiązanie krok, któremu którym wykonawca może się posłużyć, jeżeli mamy opóźnienie zamawiającego w przekazaniu terenu budowy lub uniemożliwieniu wykonawcy rozpoczęcia robót, w dostarczeniu dokumentacji projektowej albo materiałów, maszyn, konstrukcji itd., itd. oraz spowodowania przerwy w wykonaniu robót trwającej ponad 10% umownego terminu ich wykonania czyli bardzo precyzyjnie określone. Naruszenia podstawowych obowiązków są. Wykonawca może ze współpracy się zerwać. Kary umowne jak najbardziej może naliczać też. Tutaj jest szczególnie ciekawa ta opcja, że działa to, ta możliwość zerwania współpracy przy spowodowaniu przerwy w wykonaniu robót trwającej ponad 10% umownego okresu ich trwania. No bo w dzisiejszych czasach, no to cóż, nie ma żadnych klauzul odstąpienia na rzecz wykonawcy w kontraktach publicznych. Jest przedłużenie, no to siedzę, czekam, w gotowości siedzę. I czy to minie miesiąc, trzy miesiące, sześć, rok, no to słyszę, że niestety nie ma tutaj podstaw do odstąpienia po stronie wykonawcy. My umowy rozwiązać nie, nie chcemy, nie możemy. Wstaw sobie dowolną tam wymówkę, wyjaśnienie, ale w każdym razie już jak będzie można, to my wam zgłosimy, że można i w ciągu 24 czy 48 godzin meldujecie się i działacie. A że macie zawieszoną firmę na kołku w tym czasie? No, no niestety, tak wygląda nasza umowa. Widzieliście, co podpisywaliście. A tu proszę nie. Przedłużenie, jak coś, żegnam się. Możemy się dogadać oczywiście co do zmian, jeżeli chcę zmienić warunki współpracy, bo chociażby przy przedłużeniu mam wyższe koszty, w związku z tym trzeba je pokryć. Jeżeli mi pokryjesz zamawiający, to będę działał dalej. No ale to dogadać się już trzeba. In plus. Z pewnością wykonawcy w dzisiejszych czasach powitaliby z uśmiechem. I już ostatnia rzecz, którą sobie odnotowałem. W razie zwłoki wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy i bez skutecznego upływu wyznaczonego mu przez zamawiającego dodatkowego terminu na oddanie przedmiotu umowy, albo naruszenia przez wykonawcę przepisów paragrafu 5, już zerknę, który to był. Tak, naruszenie obowiązków, już widzę. Zamawiający może odstąpić od umowy. W relacji do obecnych katalogów klauzul, no taki dość skromny, na pewno bez, bez jakiegoś przerażenia wykonawca mógłby go przyjąć. I to tyle. Nie wiem jak ty, ale moja ogólna refleksja jest taka, że. Te ogólne warunki, o których mówiłem, były zwyczajnie lepsze z perspektywy wykonawców niż to, co mamy dzisiaj oferowane przez rynek. Więc tutaj postęp nie okazał się postępem in plus z perspektywy branży wykonawczej. Też mam taką refleksję, że znowu, wracając do tej samej myśli, którą rzuciłem parę razy, dało się jakoś, dało się budować na tych zasadach, dało się budować bez ryczałtu. Dało się budować, kiedy wykonawca na swoją rzecz też miał przewidziane roszczenia i zabezpieczenia. Dało się budować bez przesadnego przeciągania kołdry w stronę zamawiającego. Czy czasy zmieniły się na tyle, żeby dzisiaj nie dało się tego robić? Moja odpowiedź to nie. Nie wiem, jakie jest Twoje podejście do tego tematu. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamrost.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.